Cześć, witajcie. Wam pokażę mój cały asortyment na okonie i szczupaki. Zaprezentuję wam moje gumy. Tam jakieś blaszki są. Pokażę wam moje przypony, jakie ja używam pod szczupaka. No i zaczynamy. Zacznijmy od takiego kanibala. Nie wiem, czy to jest Kraft czy 3D. Ma on 10 cm. Tutaj mamy gumę od Mikado, jak się nie mylę. Szarka. To jest zwykły kanibal. 10 cm. Ten szark też był 10 cm. Tutaj mam też tego szarka z główką 10 gram. Tu takie kopyto od relaksa. Na to nic się nie dzieje nad wodą. U mnie przynajmniej. Z okoniowych, czyli taka jaskółeczka. Mała główka dzikowa i zaprezentuję wam moją dozbrojkę. Takie coś. Może się sprawdzi. Bo będę chciał pod grubsze przynęty dodawać. Tutaj jeszcze mam takiego ciekawego. Tutaj jest kanibal z pomarańczowym grzbietem. Tutaj mamy takiego kanibala. Nie wiem, u mnie jest bardzo rzadko spotykany. Takie kolorki. Tutaj są ślady jakieś. Tutaj mamy kolejnego kanibala z tej nowszej wersji. Niedawno kupiony, więc nie mogę wam powiedzieć jak on. Ale testowałem go jak pracuje i jest w miarę. Myślę, że może być skuteczny. Tutaj mamy nieuzbrojonego tego szarka. Tu jest odgryziona. I mam takiego foblerka pod szczupaka. Jest to ze sklepu chińskiego chyba za 5 zł, więc go możecie dostać wszędzie, chyba mi się wydaje. To z przypłonów tutaj mamy stalkę. No, wolframowy. 25 cm i 18 kg wytrzymałość. Mi się one bardzo dobrze sprawdzały. Mam dwie paczki takich. Tutaj mam fluorocarbon, jednego już użyłem, mam go na spinningu i jeszcze jedną paczkę mam z dwoma sztukami, ale gdzieś zostawiłem w samochodzie chyba. Dobra, schowam tutaj te przynęty. Oj, takie główki zakupiłem z takim oczkiem. Niby się sprawdzałem. Dobrze, już tutaj poprzekładam. O, coś tutaj nie chcę wejść. Nie wejść dobrze. Teraz tutaj wyciągamy. Teraz na drugą stronę. Tutaj mamy tej grubszą gumę. 12,5 cm. Taki kanibal policjant w brokacie. Też jeszcze nic na to mi nie wzięło. Ale praca ma fajną, szybką. Tutaj mamy też gumę od Mikado, jak się nie mylę, tylko nie wiem, jaki to jest model. Myślę, że pod sandacza, pod to może być dobra. Pod szczupaki. Tutaj ma główkę 10 gram. I to jest na razie jak najgrubsza taka guma. Tutaj będę stosował dozbrojkę. Kanibal 15 cm. Tutaj wiem, można go trochę lepiej dozbroić. Będę musiał poprawić. Ale jak myślę, że nie jest zły. Tutaj dobra. No, tak z ciekawszych na szczupaka ja wam chyba wszystko pokazałem. A jeszcze to. Taki woblerek. Znalazłem go nad wodą, więc nie wiem. Może jak macie takie coś w podobie, to możecie napisać, jak wam się spisuje. Tutaj jest mały żuczek, czy jak to tam się nazywało. Na podlodówkę. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy. No trochę ubrudziły mi się, bo mi się wysypało wszystko. Twistery od relaksa. Różne kolory. Biało-czarne, biało-żółte. Czerwono-żółte. O, tutaj mamy kanibala. Takiego. Bardziej realistyczne kolory. Może się spisywać. To bardziej pod większego konia mojego szczupaczka. Zakupiłem.
Tutaj tą gumę zostałem w gratisie. Nie wiem dokładnie z Hard Relaxa ona jest. Też ją można lepiej uzbroić. Tylko na szybko ją uzbrajałem, więc nad wodą się śpieszyłem. No i dobra, tutaj mamy od Robinsona taką małą obrotóweczkę. Złapałem na nią dwa okonie, zerówka. Tutaj mam kolejną dozbrojkę, którą zrobiłem. No, ja jestem bardzo ciekawy, czy te zbrojki moje będą się spisywać, więc zobaczymy. Tutaj mamy już podpięty paproch z czebureszką. Tu proszę, mam jaskółeczkę też po to konia. Tutaj też podlodowka, podlodowa to blaszka. Tutaj mamy nowo zakupioną obrotówkę. Nie wiem z jakiej firmy, chyba jak się nie chcę skłamać, Robinson? To może tutaj będzie na odwrocie. Mikado, to jest Mikado jednak, przepraszam. No i dobra, i przechodzimy teraz do. O, tu jeszcze mam przypłony wolframowe do 10 kg, 15 cm. Też one mi się spisują od Kongera. Dobra, tutaj z paprochów. Będzie dużo rzeczy. To raczej, bo nie chcę się za bardzo wysypać. No dobra, z paproszków mamy takie coś, takie kolorki. Przezroczysta guma z brokatem. To jest taki bardzo dziwny kolor z brokatem. Żółta. Na takim jednym jeziorku one mi się bardzo spisują. Przezroczysta z brokatem. Zielona z brokatem. Czerwona. No i tutaj chyba już. O, jeszcze ta taka jest skraba. A tak to po dwie kupiłem. Tak by się sprawdziły. Dobra, schowam. I za chwilę wam pokażę kolejne rzeczy. Kupiłem też od Kamatsu trzy główki dźwigowe. Takie coś. Waga 4 gram. I uzbroiłem gumki już. Niektóre. Tu jest taka przezroczysta z tym brokatem. Tutaj jest ta żółta z brokatem. I taka złocista bardziej. Więc to jest wszystko, co miałem wam do... Nie, jeszcze nie. Co miałem wam do pokazania. Jeszcze mam tutaj te główki dźwigowe z tym oczkiem. Też od Kamatsu. Więc mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. To jest mój cały sprzęt. No spinningowy, będę chciał coś jeszcze dokupić. Ale to też trzeba funduszy. Więc mam nadzieję, że odwdzięczycie się jakąś łapką w górę, subskrypcją, bo to nas zmotywuje do dalszej pracy. Teraz za bardzo też nie mamy co wrzucać, bo nie ma za bardzo jak, bo u nas jest raz się roztopi, to nie mamy za bardzo czasu i znowu przymrozi i skuje wodę, więc ciężko u nas jest z łowieniem, a dowarty trochę jest. No więc co tu mogę powiedzieć? Może w najbliższym czasie zrobimy jakiś konkursik na przynęty spinningowy albo na coś. Sami zadecydujecie. I napiszcie, co byście chcieli w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na kanale w tym roku. Więc do zobaczenia, na razie.